Ja chciałem dzisiaj powiedzieć, że mam na sobie koszulkę, która jest przeróbką płyty zespołu Joy Division Unknown Pleasures. Włodek również ma koszulkę. To była japońska wersja piosenki Rihanny We Found Love. Ichinisa. Mam nadzieję, że moja nauczycielka od japońskiego tego nie ogląda. Dzień dobry i namaste. Trzeci z rzędu odcinek świąteczny. Nie może zabraknąć pani Kasi, pomocnicy Mikołaja. Nie wsadzam ręki w portfel PZPN-owi. Ale zanim to grupa na Facebooku, co ty na to? A teraz idę wpieprzać czekoladę, bo i tak nie mam dla kogo być chuda. Ja mam tylko nadzieję, że produkty czekoladopodobne nie tuczą. No ja mam wrażenie, że tuczą bardziej niż czekolada. Ale żeby to sprawdzić, pojechaliśmy właśnie do Sierpca Wielkiego, gdzie producent czekolady Karol Paciorek opowie nam o produkowaniu wyrobów czekoladopodobnych. Czy specjalnie wrzucacie te orzechy arachidowe, żeby ludzie mieli... Tak! Tak, specjalnie! Rękę w portfel PZPN-owskich włodarzy włożyliśmy razem z dziennikarzami artykułu, który przytaczamy wam i który tym razem na genitaliach Włodka przeczytać możecie. No i jak już mowa o rękach, to wróćmy do tematu, że ręka rękę myje. Bierzemy pod nóż z jednej strony pan Lato, a po drugiej stronie pan Kręcina oraz sprzątaczka. Słuchy doszły do nas, że w PZPN-ie można dużo zarobić. Karol, wiesz ile? Niesamowite, nie uwierzyłbym, że w tej maszynce do robienia pieniędzy można dużo zarobić. Pojawiły się kwoty, które można zarobić w PZPN-ie i które zarabiają ci zwierzchnicy PZPN-ie. Czyli pan Grzegorz Lato, prezes, i już odwołany, ale wcześniej sekretarz pan Zdzisław Kręcina. On jest niewinny, ja nie rozumiem, czemu go odwołali, tylko tu ja chciałem powiedzieć. On miał zarzuty z prokuratury postawione. Mój wujek? Nie widzę podobieństwa. Znaczy jakby panu tutaj tak oczy w dół, tu by zgolić panu brodę, zostawić cały ten. Grzegorz Lato, 50 000. Wyżyłby pan za to, czy nie? Ciężko. Zdzisław Kręcina, 37 000. Odszedł, nie odwołali go za takie przypieniądze, to normalne. Sprzątaczka, 4 500 złotych. Polskich nowych. Brutto czy netto? To jest pytanie zasadnicze, ile z tego zjada ZUS? Nawet jeśli byłoby to brutto, to nie jest mało. A ja wiem, dlaczego na tyle zarabia. Dlatego, że to musi być odpowiednio wykwalifikowana sprzątaczka, która umie dobrze myć te podłogi ze złota. Co pan myśli, że jak przychodzi do pana sprzątaczka, to ona będzie zarabiała 800 zł i ma co, szorować podłogi ze złota, to ona by wynosiła te podłogi codziennie po jednym kafelku. Ale na szczęście Grzegorz Lato poliglotą jest, jak każdy wie, i jego specyfikacja i specjalizacja zawężona jest tylko wyłącznie do języka polskiego. Dobrze, w takim razie sprawdźmy. Nie, I speak Polish. Yeah, okay. Paruski nie, paruski to mamy... Adam, chodź tu. This guy is special Russia language. Yeah. Hello, I would like to know if you would like to ask... Oh, no, I speak the Polish. Po ruskie, Adaś, chodź tu. Здравствуйте, товарищи! Nie rodzą nam polskie kobiety, matki Polki już dawno wyginęły. Nie chcą nam kobiety rodzić... Płacić. Ciekawe, czemu... Nie chcą nam rodzić... Z głębi mojego mózgu Karol, nie chcą nam kobiety płacić. Obudziłem się. Przypominają mi się moje najlepsze studenckie lata, kiedy spałem i nagle prowadzący: Karol, może ty znasz odpowiedź. Co nam nie chcą kobiety? Płacić. Chciałbym, żeby kobiety się wypowiedziały w tym temacie same. Najlepiej kobiety, które już są w wieku prokreacyjnym, takie, które są w związkach i być może planują dzieci, albo może nawet już mają 1, 2, 3, 7. Kobiety nie chcą rodzić dzieci. Dlaczego? Nie chcą rodzić dzieci, no bo najpierw chcą mieć fajną pracę, fajną karierę. Później chcą mieć zapewnienie, że będą miały pieniądze, żeby to dziecko utrzymać, a utrzymać dziecko to nie jest takie byle co. I jeszcze do tego dochodzą takie argumenty kobiet, że one nie mogą sobie znaleźć faceta, z którym faktycznie chciałyby mieć dziecko. A wiesz czemu? Bo nie każdy facet jest księciem z bajki. To oczywiście tylko wybrane kobiety, podejrzewam, że raczej te z wielkich miast, które do 35 roku życia są w przelotnych związkach, a dopiero potem zastanawiają się, że być może dobrze by było jednak mieć jakiegoś partnera. No i chciałem zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny temat, który jest kontrowersyjny i temat, który wywoła burzę negatywnych komentarzy w Lekko Stronniczy. Proszę bardzo. Antykoncepcja umożliwia właśnie tym młodym kobietom w wieku prokreacyjnym, które powinny już dawno były urodzić dziecko, żeby to dziecko było zdrowe. Im starsza kobieta, tym większe ryzyko, że dziecko będzie niezdrowe. A te tabletki, a te prezerwatywy, proszę pana, ile tego ponawymyślali? A, łyknę sobie jedną, dwie, nic się nie stało. Proszę pana. Proszę pana, jest to temat na tyle kontrowersyjny, że zdecydowanie czekam na odpowiedzi z waszej strony, albowiem też wydaje mi się, że rzadko się z Włodkiem zgadzam, ale tym razem muszę powiedzieć, że to jest chyba coś na rzeczy. Mariusz Niepudzianowski napisał do nas mail, w którym stwierdza, że dla niego odcinek, stwierdzenie, sformułowanie odcinek LS kojarzy mu się z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym i czy też tak mamy? Ale lędźwiowo-krzyżowy to jest LK. LJ, AJ, JJ, JJ, Joker. To raczej się mój ulubiony podcaster. Ja nie wytrzymam. Jestem takim w kutasie. Pomocy, ludzie. Zabierzcie mnie stąd. No i właśnie od takiego skrótu jest LS. I tym akcentem żegnamy się z wami, a widzimy się już jutro, albowiem nie mamy żadnych granic. Mam nadzieję, że w 2005 odcinku również będziecie. Ale ciekawe, bo ma być tylko 1000 odcinków. Lekko Stronniczy.